dzisiaj o godzinie 18.19 strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Eskoce otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku jednorodzinnego, mieszkalnego w miejscowości Kugło. To jest powiat Sykulski, gmina Dąbrowo Białostocka. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zastano pożar wewnętrzny, rozwinięty. Strażacy podczas działań gaśniczych ewakuowali dwie osoby, które zostały przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, które następnie stwierdził zgon obydwu osób. Osoby poszkodowane miały około 40 i około 80 lat. Prawdopodobnie była to kobieta i mężczyzna. Na miejscu akcji brało udział 11 zastępów, w tym 7 z Państwowej Straży Pożarnej i 4 OSP. Oprócz tego jeszcze w tym grupa operacyjna powiatu i grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Przykra wiadomość, w gminie Dąbrowa Białostocka doszło do zdarzenia, w którym niestety śmierć poniosły dwie osoby. W budynku mieszkalnym doszło do zapuszczenia ognia i zaczadzenia się dwóch osób. To było prawdopodobnie, to jest wstępne ustalenia Policji i Straży Pożarnej. Chciałbym prosić Państwa o to, żebyśmy też zwracali bardzo mocną, baczną uwagę na swoich bliskich, na osoby starsze, które pozostają często samotne w domach, by przypominać im o tym bezpieczeństwie podczas rozpalania ognia w swoich domostwach. Dzisiaj niestety skończyło się to tragicznie, oby więcej takich wypadków nie było na gminie Dąbrowa Białostocka i nigdzie indziej. Dzisiaj też w akcji uczestniczą nasze ochotnicze straże pożarne, które jak widać są potrzebne i od razu zareagowały bezpośrednio po sygnale, który napłynął właśnie z miejscowości Krugło, nie tak daleko oddalony od Dąbrowej Białostockiej. Niemniej jednak wszystkie te służby dzisiaj były tutaj na miejscu, by zabezpieczyć to zdarzenie.